Mirela, jaką technikę tutaj poznałaś? Co takiego byś wybrała? Wiem, że ty intensywnie chodziłaś po górach. Poza tym programem, który tutaj był, wstawałaś rano i korzystałaś z tego, co nam dawały góry. Tak. Ale najbardziej mi utkwiło w warsztatach portret, postać, te rzeczy. Mm-hmm. Tak się zdarzyło, że Bartek tutaj zachęcił dwie miłe panie, żeby nam pozowały. Widziałem, że tam mocno byłaś zaangażowana. Coś konkretnego tam ci przypadło do gustu? Jakąś sztuczkę, jakiś kruczek pamiętasz? No, przedstawianie postaci od jakby historii postaci. Mhm. Czyli te plany zdjęciowe tutaj się utkwiły najbardziej. No, bo generalnie ja mało postaci robię, więc no, to coś nowego. Mhm. A właśnie, udawało ci się jeszcze między tymi plenerami, czy między tymi warsztatami, tymi blokami tematycznymi, to wyjść w góry? No, jak trzeba było do chatki puchatka, no to wyszło w raniutko. Mhm. Doczłapałam się na 18. Mhm. No i następnego dnia sobie poczłapałam na następną połoninę. Mhm. Przy okazji no, rano bardzo wcześnie było ładne światło, więc to fajnie wyglądało. Czyli prosta recepta, wstaję rano, idę w góry, a wieczorem na warsztaty, tak? Mhm. Bartek, co ty wyciągnąłeś z tego pleneru? Co ci się najbardziej podobało? Czyli ja tu przyjechałem jakby z kilku powodów. No w ogóle praca z modelami, czy to z profesjonalnymi, czy choćby patrząc na rodzinę, jak z nimi współpracować jak fotografować. Zainteresowało mnie w opisie niebanalne zdjęcia zachodu słońca. Mm-hmm. I akurat tą propozycję, którą pokazałeś, było dla mnie dużym zaskoczeniem i na pewno kiedyś to przećwiczę. Mm-hmm. Ty akurat byłeś taką osobą, która nie wędrowała po górach za bardzo, oprócz tego wyjścia na chatkę puchatka i wschodu i zachodu słońca, ale za to jak już tam byłeś, to wykorzystałeś to na maksa. Powiedz, ile godzin spałeś z tej nocy. Miałem jeszcze drugi powód, żeby tu przyjechać. Nigdy w Bieszczadach nie byłem i dlatego właściwie to był dobry powód, żeby tu przyjechać. No i w związku z tym, że jak przyjechałem, to rzeczywiście chciałem to wykorzystać na maksa. Uwielbiam timelapsy i stąd spałem tylko jedną godzinę w nocy, bo trzeba było wstać zaraz po tym, jak się odleciałem, żeby nagrywać wschód słońca. No i to tak właśnie. Bogusław, co się tutaj najbardziej podobało? Jaką technikę tutaj byś polecił innym? Dla mnie nowością jest portret. Nowością. To może brzmi śmiesznie, bo w końcu portret jest jedna z podstawowych spraw fotografii. Ale nigdy tego nie robiłem praktycznie, nigdy nie umiałem, zwłaszcza te kwestie ustawień, tego kontaktu z modelem. Gdzieś tam jakieś się pstrykały rodzinne fotografie, wiadomo, inna atmosfera, znajomi, rodzina, a co innego są obcy ludzie. Była okazja po prostu porozmawiać z modelkami, modelami, bo nie tylko, nawiązać kontakt, no i przy okazji ustawienia, zwracanie uwagi. Sposób prezentowania się też istotny, może się nawet dla względów zawodowych przydać, bo w końcu to też jest potrzebne pokazywanie się, jakaś kreacja. No i przy okazji Bieszczady. No więc nie jesteś tu pierwszy raz, prawda? No nie, już na 30 lat bywam i wracam zawsze. Ale mówię, główny temat dla mnie portret. Basia, czy podobało Ci się tutaj? No bardzo mi się podobało. Wyjeżdżam z ogromnym magazynem wiedzy fotograficznej. Jaką Ty technikę tutaj, czy taktykę zastosowałaś? Bardziej w sposób stonowany korzystałaś z tych okazji? Myślę, że bardziej stonowany. Sposób. Cieszyłam się pobytem w Bieszczadach i starałam się jak najbardziej wykorzystać ten czas przeznaczony na naukę. A powiedz, bo wiem, że mocno przeżyłaś to wyjście na chatkę puchatka. Czy opłacało się tam wyjść? Ale oczywiście. Dla tych kilku chwil? Dla tych kilku chwil, jak najbardziej. Przepiękny zachód słońca, no i jeszcze wspanialszy wschód. Mm-hmm. Czy polecilibyście taki wyjazd komuś bliskiemu? Myślę, że tak. Jeżeli ktoś się zapyta, zobaczy, że będzie chciał się czegoś nauczyć, to na pewno. Mm-hmm. O ile miałem wątpliwości co do warsztatów, czy to rzeczywiście jest takie fajne i tak dalej, to o tyle się przekonałem, że jak będę miał pieniądze, dwa, czas, trzy, chęci, w sensie, że będzie faktycznie coś fajnego zaproponowanego, to ponownie się wybieram na warsztaty. Boguś? Myślę, że
fajna okazja do wypoczynku właśnie czy z rodziną, czy w gronie bliskich znajomych, bo zawsze problemem, jak są jakieś tam warsztaty fotograficzne, jest to, że ktoś przyjeżdża na warsztaty i w tym momencie albo się ktoś nudzi, najzwyczajniej się cię nudzi, bo się jego fotografia nie interesuje, a no więc najczęściej nie jedzie po prostu, no bo po co? Natomiast tu zawsze było te parę godzin na zasadzie chcecie, idziecie, jedziecie, po czym wiadomo, że o tej godzinie się spotykamy. No nikt nie bronił, że tak powiem, żeby ktoś też przy tym był. Wręcz mile byłoby widziane, gdyby nam się ci modele inni pojawili z rodzin, prawda? Byłoby fajnie. Także no, jako taki rodzinny wypad, czy z bliskimi znajomymi, niekoniecznie fotografującymi. To jak najbardziej. Masia? Bez wahania. Jak najbardziej, dlatego, że oprócz ogromu wiedzy fotograficznej zawsze poznaje się fantastycznych ludzi, tak samo zakręconych fotografią. Dokładnie. I to już nam zostaje. Zostaje ten kontakt, zostaje... Na lata już potem. Wymiana... Doświadczeń. Dziękuję. Także że to jest oprócz, mówię, tej nabytej wiedzy, to jest najcenniejsze. Także jak tylko jest możliwość, to należy korzystać z warsztatów, a jeszcze w tak urokliwym miejscu jak Bieszczady. Zawsze. Co byście powiedzieli o pogodzie? Pogoda była fotograficzna, mieliśmy wszystko. Tak, przepiękny, słoneczny dzień, upalny, był deszczyk, była burza. Mgła. Wszystko było. Na szczęście śniegu nie było. No. Ale to jeszcze przed nami. No to nie wiem, czy bym przeżył. No w takim razie dziękuję Wam serdecznie. I życzę dobrego światła. Dziękujemy. Dziękujemy.